Hej, witajcie kochani. Mamy fazę majtkową, więc jedziemy z majteczkami kolejnymi. Tym razem chciałam Wam pokazać majtki marki Modo. Tutaj nie wiem, taka małe logo Modo. Jest to marka polska, polski producent bielizny. No, przede wszystkim majteczki bardzo fajne. Ten model, który mamy, ma numer 120. Nie ma innej nazwy, po prostu numer 120. Wykonany jest z bawełny. Jeszcze podejrzę dokładnie, jaki jest procent bawełny, ale spory. 95% bawełny mamy. Tu. Okay, tu jest. Skład 95% bawełny, 5% elastanu, po to, żeby nam się lepiej nosiło i bez, że tak powiem, bezproblemowo jeszcze je potem prało, żeby w stanie nienaruszonym się jak najdłużej zachowały. Dobrze. Jest to dosyć pełny model z tyłu. Z przodu jest dosyć jest troszkę bardziej podcięty. Już Wam to pokazuję. Pokazuję? Pokazuję. Dobrze. Teraz zobaczcie. Przód ma nogaweczki troszkę mocniej podcięte. I teraz najważniejsze w tych majtkach jest ich wykończenie przy nogawkach. Zobaczcie, one są w ogóle bez żadnych obrobień, przepraszam. Nie mają żadnych szwów. Jest to tak zwane laserowe cięcie tkaninki. O, zobaczcie. I tutaj nic się nie dzieje. Mamy zupełnie gładko wykończone, więc można je fajnie nosić pod bardzo obcisłe ciuchy. Jedyny szew, który idzie tutaj z przodu, znajduje się na wysokości kroku, ponieważ do niego przyczepiony jest od drugiej strony, przyszyty, przepraszam, też drugi kawałek tkaniny, żebyśmy mieli po prostu w kroku podwójnie i higienicznie. Dobrze. I majteczki mają jeszcze tutaj dwa pionowe szwy nad bioderkami. O, zobaczcie, tutaj i tutaj po obu stronach. I teraz tak, w talii mamy wszytą gumeczkę, taką średniej szerokości. Od zewnątrz wygląda to tak dosyć ozdobnie. Dobrze, przejdziemy teraz jeszcze do tyłu tych majtek. O, jak widzicie, one są z tyłu są dosyć pełne, dosyć nisko nam, że tak powiem, dosyć mocno nam zakrywają pośladki. Są zupełnie gładkie, bez żadnych tutaj specjalnych dodatków. No i oczywiście tutaj gumeczka w talii. I kochani, to właściwie byłoby wszystko na temat tych majteczek. Są też, z tego co pamiętam, w czerni. Powinny być w beżu, ale na tą chwilę nie mogę Wam zagwarantować na 100%, że są. Ok, teraz pamiętajcie o nas, jak zwykle. Zapraszamy do następnych odcinków. Subskrybujcie, podążajcie, lajkujcie, komentujcie. Pa, kochani!